Witam, tu Sławek. Jest czas na kolejną edycję kryptowaluty na szybko na 10 lutego 2018. Market cap 432 miliardów, czyli dodaliśmy 40 miliardów od doby temu. BTC Diamonds poszło trochę w dół, 34%. I ogólnie dzisiaj rynek wygląda dość dobrze. Większość jest na zielono. Chciałem też powiedzieć, że w tym tygodniu dużo takich długoterminowych inwestorów naprawdę byli testowani. Market cap spadło aż do 270 miliardów wcześniej w tygodniu i Bitcoin można powiedzieć, że nawet doszedł do troszeczkę poniżej 6 tysięcy przez chwilę, nie? No, ale po prostu najważniejsze te wiadomości w tym tygodniu to było to, że te przesłuchanie w amerykańskim Senacie naprawdę jakoś to odbiło ten rynek i z tego co widzę, jakoś powoli to idzie do góry, nie? No i zaczynamy od najważniejszych wiadomościach. Tak jak mówiłem wczoraj, są te kłopoty, czy były te kłopoty z Binance. I tutaj jest artykuł, który mówi, że znaczy oni już się otworzyli, bo ja sprawdziłem nawet sam, mam tam konto z nimi, jest otwarte, wszystko działa i wszystkie pieniądze są, nie? To nikt nie stracił żadnych pieniędzy, tylko po prostu nie można było wyciągnąć pieniędzy czy kryptowalut i nie można było handlować nimi. Ale tutaj mówią, że zrobili jakieś, polepszyli swoje serwery i teraz będą przeceny na ich koszty transakcyjne, nie? I tutaj mówią, że przez 2 tygodnie 70% mniej będą te koszty, żeby używać ich giełdę. No i to można powiedzieć, że po prostu oni tak strasznie rosnęli przez ten ostatnie parę miesięcy, że tutaj nawet, tak jak mówiłem, aż do 250 000 dodają przez 1 godzinę, nie? I to jakoś trochę ich zawaliło. Dobra, dalej. To tylko szybko pokazuję, bo to mi się wydawało trochę śmieszne. Tutaj są rosyjscy naukowcy, którzy używali jakiś superkomputer, który jest używany dla nuklearnych broni i oni używali go, żeby kopać, nie? Tylko, że nie pisze, co oni tu kopali ci. Dobra, dalej. Też tutaj chciałem pokazać taką jedną wiadomość, mi się wydaje, że jest bardzo ważna, trzeba trochę to omówić. To jest giełda BitGrail i oni byli zhakowani, nie? I stracili tutaj gdzieś 17 milionów nano. Nano to było to Roblox. I po prostu, tak jak zawsze mówię, nie warto jest trzymać pieniędzy w takich giełdach, które są mało znane czy mniej znane, ale tak najlepiej to po prostu tylko przelać se na portfel, czy to będzie taki portfel jak Nano Ledger S, czy tak wygląda jak USB i to można powiedzieć w takim sensie prawie działa. No, czy można wysłać dalej do innego, na przykład My Ether Wallet, czy iDo.com, które mówiłem też tutaj parę razy. Ale najważniejsze tutaj też znalazłem takie post, człowiek, który właśnie mówił, że on stracił 147 tysięcy, nie? W nano. To jest niesamowite i tylko pokazuje to tylko jako taka lekcja, że nie bądź tą osobą, nie? Nie używaj takich mniej znanych giełd i tym bardziej, że nie trzymać dużo pieniędzy na nich. Zawsze trzeba przesyłać dalej, czy wysyłać tamtąd. No dobra, i następne, co chciałem powiedzieć, jest nadchodzi ten chiński rok, czy Lunar Year, bo to też są inne państwa poza Chinami, tam w Dalekim Wschodzie, które też uczestniczą i oni nie nazywają to chiński rok, tylko to rok lunar. Nie wiem, czy to jest poprawne, czy nie, ale najważniejsze, że po prostu chciałem pokazać, co się dzieje akurat w tym okresie, to znaczy ten rok, w tym roku będzie 16. I tutaj widzimy, że
tydzień, dwa, trzy przed jest taka sprzedaż. No i potem można powiedzieć, że jakoś po jakimś czasie idzie to w górę. Tutaj jest 2016, tutaj jest 2017, pokazuje taki mały spadek i nie, że tutaj to jest trochę starszy post, ale że mniej więcej właśnie tego 16 to będzie. No i z tego co ja rozumiem, to po prostu już ten tydzień, dwa, co miało być ten spadek, który był, oczywiście według dużo różnych przyczyn, to już chyba raczej było i z tego co widzę, to powinno iść do góry, nie? Tylko chciałem to pokazać, żeby tak można to rozważyć samemu dalej, jaki to będzie miało wpływ. I to jest tego taka jedna duża wiadomość, która jest przed nami. Co jeszcze chciałem pokazać? Dobra, tutaj mamy Bitcoin, nie, i po prostu, że teraz trochę ciekawe jest to, że no tak można powiedzieć, że dotknął 9100, nie, i to jest śmieszne, bo ja takiego jednego analityka technicznego śledzę i właśnie on powiedział, że to dotknie do 9100 i potem pójdzie znowu w dół do 6000. I on jest bardzo tak śledzony i dużo ludzi go do niego słucha. Czy to pójdzie do 600, nie wiem, nie, tylko po prostu to się odbiło właśnie na te 9100, można powiedzieć. Teraz trochę idzie w dół, jest taka mała korekta jak na razie. Okej, ale chciałem teraz iść dalej. Okej, też może pokażę tutaj takie jedno właśnie to. Tutaj pokazuję. Sorry, tylko przeniosę to. Że tutaj na szczycie jest te 20 tysięcy. I tutaj właśnie można powiedzieć te 9, około 9 tysięcy, gdzie my byliśmy, nie? I to niby jest ten opór chyba się nazywa. Resistance po angielsku się mówi. I nie wiem, to z tego tylko ciekawe, chciałem też pokazać to. Dobra, ale chciałem iść dalej. Wczoraj mówiłem o głównych 10 monet kryptowalut. I do ilu kupić, to polecam to obejrzeć. Kto to nie obejrzał, jaki był sam dół, ten co mieliśmy tą potężną korektę, naprawdę to była duża korekta. I teraz chciałem powiedzieć o tych następnych 20, nie? Tylko ja będę teraz mówić o takich, które ja na przykład bym polecał, żeby dalej można o nich poczytać i przeanalizować samemu, nie? Ale okej, zaczynamy, żeby nie marnować czasu. To Dash. Dash, bym powiedział, jest projekt dobry do zakupu do 700 dolarów. A na samym dnie było przecenione aż do 384 dolarów i 25 centów. I to naprawdę, to już można powiedzieć, że prawie dwa razy do góry, ale jeszcze jest dobry zakup. I też dużo takich reportów mówi, że właśnie Dash przez jakiś długi termin może być dobra inwestycja, nie? Ale jak zawsze polecam dalej robić badania. Monero powiedział, że zakup aż do 300 dolarów. Nie, na samym dnie było 149. Okay. Tron bym powiedział, że jest dobry zakup do 5 centów, to prawie już jesteśmy, wtedy bym po prostu już nie kupował to dalej. Na samym dnie, przy tej korekcie co mieliśmy, to było powiedzmy gdzieś 0,025 centa tutaj na dole. Następnie w ogóle ten Ethereum Classic raczej po prostu ja nie polecam, nie, ale każdy może robić swoje własne badania. Tak samo z Bitcoin Gold, to jest tylko taki fork z Bitcoin i to też ostatnio było jakoś pompowane, nie wiem czemu. Okay. Qtum bym powiedział do 35 dolarów i to było na samym dnie, to doszło aż do 16,70. Tether, mówiłem parę razy o tym, to po prostu coś nie tak jest z tym. Jednego dnia mi się wydaje, że to upadnie. Nawet oni mają teraz jakieś tam problemy.
jakieś te auditing nie mogli pokazać czy coś, że nie mogą to potwierdzić, że te pieniądze mają. Na przykład oni mówią, że za każdy jeden token, co oni mają, to mają 1 dolar, czy mają 1 dolar, ale to jest jakoś nieprawda, bo tak mówiłem, że oni nigdy nie palą tych monet. Coin burning, to znaczy, że po prostu jak ludzie wchodzą w ten tether i oni potem tworzą więcej, to jak oni potem znowu wyciągają, to oni powinni to obniżać, to ile ich jest w circulation, czy powiedzieć po polsku, ile jest w okrężu chyba, nie wiem dokładnie, czy dobrze to mówię. Sorry, idę dalej. No i na sam koniec bym powiedział VeChain do 8 dolarów. I na samym dnie to było aż 2,63. I teraz możemy zobaczyć, jak to wygląda z tymi przecenami. Nie, to jak mówiłem, Dash jest gdzieś 41% niżej niż 30 dni temu. Monero gdzieś 30%, Tron gdzieś 55%, Qtum gdzieś 33%. VeChain gdzieś 22. No to chciałem tylko pokazać tak, że przeceny są dalej dobre i jak to wyglądało i jak to by miało największy sens, gdybyśmy to weszli w taką kryptowalutę w takim optymalnym punkcie. Wiem, że to jest prawie nie do przewidzenia, ale znaczy tym więcej się czyta, tym więcej się uczy, tym więcej się słucha i się wyciąga pewne wnioski, to jak mówię, że strategia jest taka, że najlepiej dokupować, nie wszystko naraz, tylko po trochu, jak one spadają. Nie? I teraz zamiast iść dalej i omawiać resztę tych kryptowalut, nawet mówiąc o tych, co wczoraj mówiłem, to widać, że to trochę poszło do góry, nie, jest na zielono, ale też chciałem tylko raz, dwa zrobić taki szybki przegląd tych pięciu, o których właśnie mówiłem. I to od razu, i to przetłumaczona strona jest na polski. Będzie mi o wiele łatwiej niż tu próbując sięgnąć po słowa, których nie mam w tej chwili. Dobra, to Dash to jest cyfrowa gotówka, którą możesz wydać w dowolnym miejscu. To jest, można powiedzieć, tylko to jest pieniądz cyfrowy, który można używać błyskawicznie, to znaczy w 1,2 sekund, z tego co ja przeczytałem i wyciągłem z mojego wniosku i moich badań. I najbardziej cechowa rzecz jest taka, że to jest prywatna. To jest privacy coin. Moneta anonimowana, powiedzmy. Mogę to użyć, to słowo. Dalej Monero, właśnie w tym samym toku myślenia, to jest prywatna cyfrowa waluta. I tutaj pisze, że jest bezpieczna, prywatna i nieodkryta kryptowaluta. Znaczy raczej, że nie można ją śledzić, jak wysyłasz ten pieniądz, ten człowiek po drugiej stronie, czy to by była policja, czy ktokolwiek, to raczej oni nie mogą to śledzić, nie? To jest. I też dlatego jedna taka krytyka o tej monecie jest to, że jest ona używana przez dark web. To tam to jest to wszystko, co się dzieje, co jest nielegalne przez internet. Ale okej. To też jest taki żart w tym rynku kryptowalutowym, że teraz coraz bardziej te rządy wszystkie w różnych państwach chcą wydobyć z nas inwestorów jak najwięcej podatku. I niektórzy się śmieją, że może zaczniemy wszyscy tylko robić day trading, nie? Że od razu kupujemy i szybko w między parę godzin sprzedajemy to od razu, używając Monero, bo nikt nie wie, kto to jest, nie? Za tym. I to taki żart. Ale mi się wydaje, że to ma duży potencjał, dlatego chciałem o nią omówić. Dalej jest Tron. To było naprawdę bardzo pompowane, nie? I dlatego tak dużo ludzi też na to teraz tak źle patrzy, ale mi się wydaje, że ten koncept i na przyszłość to jest bardzo ciekawy, nie? I tu pisze, że to jest zdecentralizowany protokół oparty na blockchain, który ma na celu skonstruowany ogólnoświatowego, bezpłatnego systemu rozrywki z technologią blockchain rozproszoną pamięcią masową.
Protokół pozwala każdemu użytkownikowi swobodnie publikować, przechowywać dane, a także w scentralizowanej formie autonomicznej decyduje o dystrybucji, subskrypcji i przepychaniu treści oraz umożliwia twórcom treści uwalnianie, rozpowszechnianie i przetwarzanie zasobów cyfrowych, tworząc w ten sposób zdecentralizowaną rozrywkę treściową ekosystem. No, już mówią, że mają też aplikację, co ma ponad 10 milionów użytkowników i stanie się pierwszą aplikacją rozrywkową kompatybilną stron. To oni będą współpracować i oni to od razu na głównej stronie pokazują. Dobra, to zostawię na tyle. Idziemy dalej. Qtum. No i dalej jest tutaj przetłumaczone, że to jest zdecentralizowana aplikacja, tak jak większość tych projektów jest na tym. Na tym głównym punkcie, łącząc zmodyfikowaną infrastrukturę Bitcoin Core z kompatybilną wersją Ethereum Virtual Machine, Qtum łączy niezawodność niezawodnego blockchain Bitcoin z nieskończonymi możliwościami oferowanymi przez inteligentne kontrakty. To po prostu oni połączają tę infrastrukturę, żeby mogła lepiej działać. Nie, ale też po prostu to, jak to widać, dużo takich dużych słów, nie, jak nie jest się informatykiem, to może być trochę bolesne, nie? To, dla mnie to tak trochę jest, okej, okay, ale patrząc inwestora, mi się wydaje, że też warto rozumieć to jak najbardziej, nie? I to, że trochę czasu zajmuje się poduczyć niektórym ten język i to wszystko, jak to działają, te komputery, internet i tak dalej, się daje naprawdę warte. I na sam koniec VeChain. Też z Chin, tak samo jak ten Tron, Qtum. I tutaj jest pytanie, co to jest, nie, ten VeChain. I tu pisze, że to jest platforma blockchain oferująca przedsiębiorstwom as a service produkty i informacje. Wykorzystując technologię blockchain, dąży do zbudowania pozbawionego zaufania i rozproszonego ekosystemu biznesowego, który jest samokontrolujący się i skalowany. Nie, i polecam po prostu dalej o tym czytać, ale to jest projekt, który mi się wydaje, że naprawdę próbuje rozwiązać takie problemy właśnie no, korzystając z tej blockchain technologii, nie, i pomagając właśnie tym firmom i przedsiębiorstwom. To zostawię na tyle. Bo jak widać, to nieraz może wyjść bardzo technicznie i za bardzo to już też tak po prostu potem przestajemy myśleć, nie? Jak za dużo tego. To ja mam nadzieję, że też moje czytanie nie było przesadzone, ale jak na razie dziękuję bardzo i życzę wszystkim super dnia.